Cześć, nazywam się Jarek i tworzę grupę przewodników górskich niekonwencjonalnej grupy Sudecka Kraina. Chciałbym Was zaprosić w miejsca nieoczywiste. To nie tylko historia, ale przede wszystkim miejsca. Przede wszystkim niekonwencjonalne ich zwiedzanie, na przykład z lampami naftowymi. I to trochę jak poszukiwanie świętego Graala. Trzeba mieć dużo determinacji, chęci i zapału. Może nawet trochę jak Indiana Jones. Z nami się na pewno nie będziecie nudzić. Dzisiejszą wędrówkę zaczniemy od magicznego miejsca, od kaplicy świętej Anny, położonej na bardzo charakterystycznym wzgórzu. Zapraszam ze mną. Znajdujemy się teraz przy kaplicy świętej Anny. To nie tylko ciekawy obiekt sakralny, ale także wzgórze, z którego rozpościera się piękna panorama na Rudawy Janowickiej Kowary. Można stąd także oglądać wschody i zachody słońca, a nawet wschody i zachody księżyca. Jak głosi legenda, podobno przed wieloma wiekami, zanim wzniesiono tu chrześcijańską kaplicę, odbywał się kult przedchrześcijański, gdzie modlono się do księżyca. A tymczasem zapraszam do środka. A oto i wnętrze kaplicy świętej Anny w Kowarach. Pierwsze wzmianki o niej pochodzą już w 1322 roku, ale jej obecny kształt zawdzięczamy tutaj architektowi i budowniczemu Kasparowi Jędrzowi. Została ona zbudowana na zlecenie Innocentego Fritzsza z pobliskiego Krzeszowa. W kaplicy świętej Anny znajduje się również tryptyk z nieistniejącej kaplicy świętego Joachima, znajdującej się w Kowarach Górnych na Uroczysku. Przedstawia on pokłon świętego Joachima świętej Annie. Na co dzień kaplica jest nieczynna, ale raz w miesiącu odbywa się tu msza święta, a raz w roku odpust. Jeżeli mielibyście ochotę ją zwiedzić, wystarczy się po prostu skontaktować z pracownikiem Urzędu Miasta w Kowarach. Za moimi plecami znajduje się jeden z najważniejszych obiektów zabytkowych kolejnictwa w Kowarach, to granitowy wiadukt. A miejsce, w którym się znajdujemy, to niewielki skwer, który stanowi doskonałą miejscówkę na to, żeby spędzić wolny czas, odpocząć, ale też, żeby się nieco dowiedzieć o tych zapomnianych już w Kowarach miejscach umieszczonych na tych tablicach informacyjnych. W drugiej połowie wieku XIX zarówno ten teren, jak i płynący potok Piszczak został zakupiony przez rodzinę Pol. Kupili oni młyn wodny, wkrótce potem otwierając fabrykę porcelany. Okazało się, że ten teren jest tak atrakcyjny, że w 1900 roku postanowiono go udostępnić szerszej grupie ludzi, nazywając go Szwajcarią Polów bądź też Szwajcarią Kowarską. Podczas naszej wędrówki nie możemy pominąć takiego miejsca jak Potok Piszczak i Wąwóz Piszczaka. Dawniej prowadziła tędy ścieżka. Co prawda nie ma jej, ale nie znaczy to, że nie możemy tu dojść. Możemy to zrobić zarówno od strony Starówki Kowarskiej zielonym szlakiem, bądź też szlakiem górniczym od strony ujęcia wody w Kowarach Górnych. Wędrując wzdłuż potoku Piszczak, dla koneserów można znaleźć kilka nieoczywistych smaczków. Znajdują się tam pozostałości wybudowanej w 1833 roku kaplicy świętego Joachima. Co prawda po kaplicy dzisiaj nie ma już śladu, ale zachował się za to tryptyk w istniejącej kaplicy świętej Anny w Kowarach. Dotarliśmy teraz do miejsca niezwykłego. To uroczysko położone w Kowarach Górnych na Podgórzu. Pokonaliśmy wiele przeszkód. Przeszliśmy przez Potok Piszczak, przez Szwajcarię Kowarską, przez wodospady. No i mój strój, który mam na sobie, też do końca nie jest przypadkowy, bo na niepogodę albo na niekonwencjonalne zwiedzanie właśnie można chodzić tak. A dokładnie jeszcze jak, to za chwilę Wam pokażemy.
Snurting, tak nazwaliśmy właśnie tę dyscyplinę. To ekstremalna forma spędzania wolnego czasu, ale też niekonwencjonalna i bardzo oryginalna. Chodzimy sobie w piankach, po potokach, po miejscach ciekawych historycznie. Dla nas tutaj nie ma barier. To niesamowita przygoda, także spróbujcie, jak macie ochotę. Jest całkiem bezpiecznie, jak widzicie, po kolana wody. Super sprawa. Stoję teraz w potoku Piszczaka. Możemy go zwiedzać albo w takiej formie jak ja, czyli w formie nurtingu, albo można też chodzić suchą stopą. To jedno z nielicznych, zachowanych i dziewiczych miejsc na terenie Kowar Górnych, niezadeptanych jeszcze przez turystów do nieprzytomności. Serdecznie polecam. Możemy to zobaczyć przede wszystkim pozostałości po kaplicy nieistniejącej już świętego Joachima. Możemy też zobaczyć fragmenty jeszcze ocalałej Szwajcarii Kowarskiej i dotrzeć aż do samej góry, do Kowar Górnych, do uroczyska. Niesamowite przeżycie, niesamowita zabawa. Polecam. Znajdujemy się obecnie w dzielnicy Kowar, pod górze, na skrzyżowaniu, gdzie rozchodzą się dwie drogi do podziemnych tras turystycznych. A tuż obok skrzyżowania zobaczycie... Mowa oczywiście o Jodle Pospolitej. Ten wielki egzemplarz jest jednym z nielicznych pomników przyrody na terenie Sudetów. Ale dawniej, w dawnych wiekach, zarówno jodły, jak i buki tworzyły ogromną Puszczę Sudecką. Dziś ten dawny krajobraz leśny starają się przywrócić nadleśnictwa, choć wciąż otacza nas jeszcze monokultura świerkowa. Tuż obok kościoła do niedawna stała jeszcze figura świętego Jana Nepomucena. Chwilowo jej nie ma, ponieważ akurat jest rewitalizowana i mamy nadzieję, że już w niedługim czasie wróci na swoje miejsce. I to już ostatnia atrakcja, którą chcemy Wam pokazać w Kowarach. Nie można tutaj pominąć najstarszej budowli obiektu zabytkowego, czyli kościoła gotyckiego, pod wezwaniem imienia Najświętszej Marii Panny. Na szczególną uwagę zasługują wspaniałe polichromie braci Lorenz, ale także latarenki umarłych i gotycka rzeźba Madonny na potworze. I tym samym kończymy naszą wycieczkę po miejscach nieoczywistych w Kowarach i czas najwyższy przekazać przewodnicką lampę naszym partnerom z miasta Wrocławia w Czechach, którzy oprowadzą Was po ciekawych zabytkach. Dzień dobry, nazywam się Michal Wawra i jestem wiceburmistrzem miasta Wrocławia. Cieszę się, że z nami pójdziecie dziś na zwiedzanie naszego pięknego miasta i że się o nim dowiecie czegoś nowego. Pójdźcie ze mną. Jesteśmy w kościele świętego Wawrzyńca na miejscu, które jest dla Wrocławia bardzo ważne. Było to centrum miasta. Jeszcze w XIX wieku stał tutaj poprzedni renesansowy kościół, a wszędzie wokół nas znajdował się cmentarz. Z czasem przestało to odpowiadać nowym zasadom higieny, więc cmentarz przeniesiono gdzie indziej, a tutaj powstał nowy wielki kościół świętego Wawrzyńca, w którym właśnie teraz stoimy. Obecnie można go zwiedzać, latem jest otwarty. Przyjdźcie go obejrzeć.
Jesteśmy w kościele świętego Augustyna, który jest częścią klasztoru pod tym samym wezwaniem. Jest to perła barokowych karkonoszy w Czechach. Został wybudowany przez znaczący szlachecki ród, który dominował tutaj przez stulecia. Był to ród Morzinów, którzy byli głównymi sponsorami światowej sławy kompozytora Antoniego Vivaldiego. Dla nich właśnie skomponował jeden z najsłynniejszych na świecie utworów muzyki poważnej – Cztery pory roku. Wacław Morzin, który był głównym sponsorem tego kompozytora, tutaj właśnie ma swój grób. Jesteśmy w części Werchlabi, zwanej Chorzeni w Werchlabi. Stoimy obok kaplicy świętego Jana Nepomucena. W tej okolicy, gdzie obecnie jesteśmy, miało miejsce wydobycie i przetwórstwo rudy żelaza. I dzięki temu powstało nasze miasto. Było to o 20 lat później, niż założono Kowary. I to nas właśnie łączy. We Werchlabi wydobywano i obrabiano żelazo. Werchlabi było miastem górniczym, podobnie jak wówczas Kowary. I dlatego nasze miasta mają w swych herbach górnicze młotki. Jesteśmy we Werchlabi, w samym centrum miasta, na końcu naszej krótkiej trasy. Chciałbym jeszcze raz zaprosić Was do naszego miasta. Przyjedźcie z Kowar i okolic. Będziemy na Was czekać. Do zobaczenia we Werchlabi.